Od czasu pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce w budynku Urzędu Miasta zasiadało czterech prezydentów, którzy wspólnie z radnymi, wybranymi w ramach 7 kadencji Rady Miasta, decydowali i tworzyli najnowszą historię Radomska. Pierwszym prezydentem Radomska po zmianach ustrojowych w 1990 roku został Mieczysław Pawłowski. Funkcję najważniejszej osoby w mieście powierzyła mu Rada Miasta. W tamtym okresie prezydenci miast nie byli jeszcze wybierani bezpośrednio przez mieszkańców. Mandat radnego otrzymał startując z listy wyborczej Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Pawłowski, gdy obejmował urząd prezydenta, miał 48 lat. Nie znał innego ustroju niż demokracja ludowa panująca w PRL-u, w której samorząd lokalny jako wyraz demokracji obywatelskiej i decentralizacji władzy państwowej stanowił zagrożenie dla monopolu władzy partii komunistycznej. Zarówno prezydent, jak i Rada Miasta musieli uczyć się zasad samorządności. No, to było duże wyzwanie dla mnie i dla całej Rady. Po prostu uczyli żeśmy się samorządu, ale pierwsza kadencja z racji tego, że radni traktowali pracę w Radzie jako misję, po prostu działania były konstruktywne i z dużymi sukcesami. Dużo nam też pomagał w poznawaniu tych spraw samorządowych Związek Miast Polskich. Wszyscy żeśmy się uczyli, ale ta nauka następowała szybko i nie ukrywam, jakieś błędy żeśmy popełniali, ale pierwszą kadencję uważam za duży sukces swój i Rady. My żeśmy zaczynali przejmując budżet na przełomie maja i czerwca, to ten budżet wynosił 17 milionów. Ten budżet był tworzony w ten sposób, że my żeśmy zbierali podatki z miasta, przekazywali żeśmy to do Urzędu Wojewódzkiego i Urząd Wojewódzki jakąś część tych pieniędzy naszych przekazywał. Brakowało nam na modernizację stadionu przy ulicy Brzeźnickiej i po prostu pojechałem do województwa, składam wniosek, a ten urzędnik mówi: proszę pana, niech pan składa, bo to są wasze pieniądze, to ewentualnie wam więcej oddamy. Wbrew pozorom, dekomunizacja nie była głównym zajęciem pierwszego prezydenta i pierwszej Rady Miasta. Było to zajęcie marginalne, polegające na przemianowaniu kilku nazw ulic w Radomsku i usunięciu pomnika z centrum. Samorząd musiał mierzyć się ze zwykłymi problemami i sprawami, z którymi do urzędu przychodzili petenci, oraz ogólną sytuacją ekonomiczną w kraju, który dopiero wychodził z zapaści dzięki reformom planu Balcerowicza. Wrócili żeśmy do realizacji oczyszczalni ścieków, jeśli chodzi o inwestycje miejskie. Zmodernizowali żeśmy budynek biblioteki naprzeciwko klasztoru i z ulicy wtedy Komuny Paryskiej biblioteka została przeniesiona do nowego budynku. Realizowany był też budynek, jeśli chodzi o mieszkania komunalne. Już po przeżyciu tych kilku kadencji wiem dokładnie, że gro interesantów to są interesanci, którzy powielają swoje problemy do następnego prezydenta. Przede wszystkim były to problemy mieszkaniowe. Z racji ograniczonych środków samorządowych my żeśmy dysponowali tym, co nam zostało przekazane, plus budowany jeden budynek na prymasa Wyszyńskiego. Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną w kraju, najbardziej odczuli żeśmy ją przy budowie oczyszczalni, bo w przeciągu tych 4 lat koszt oczyszczalni wzrósł 3-krotnie. Specyficzny klimat i optymizm początku lat 90., w których wszyscy wspólnie tworzyli i uczyli się demokracji, wywoływał sytuacje, które z dzisiejszego punktu widzenia mogą wydawać się kuriozalne. Miałem taką sytuację, że jest zarząd, mój zastępca referuje sprawy remontu przedszkoli, do którego w jego działce to było.
No i referuje, no później głosowanie zarządu, a on się wstrzymuje. A ja mówię, no słuchaj, mówię, no dobrze, tylko wytłumacz mi, dlaczego ty referowałeś, przekonywałeś cały zarząd, żeby dać pieniądze na to, a teraz się wstrzymuje. A on mówi, jest demokracja? Mam wielką satysfakcję, że była to już samorząd był z prawdziwego zdarzenia, że ludzie, którzy mieszkają w mieście, mają wpływ na działanie władzy. Przy czym najbardziej zawiodłem się na czym? Zawiodłem się na tym, że mieszkańcy miasta nie żyją sprawami samorządu. Ja po pierwszej kadencji z tej racji, że dużo zdrowia, dużo nerwów mnie to kosztowało, podjąłem decyzję, że ja nie będę się ubiegał o następną kadencję. Kolejnym prezydentem został Jerzy Słowiński. Jak się okazało, przyszło mu wspólnie z Radą Miasta rządzić Radomskiem w czasach największych zmian. Na fotelu prezydenta zasiadał przez 3 kolejne kadencje i przeżył m.in. takie wydarzenia jak denominacja, reforma administracyjna czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Jednak dla samorządu największym wyzwaniem okazały się zmiany dotyczące szkolnictwa. Przejmujemy szkoły, tak? Więc to było coś niesamowitego, bo przecież szkoły były maksymalnie zadłużone i dlatego państwo sobie chciało zrzucić obowiązki na samorządy. Zresztą to samo było i ze służbą zdrowia, tak? No, ale przejęcie oświaty to był no, chyba jeden z największych takich tematów. Przechodzimy na system oświaty potrójny. Do tej pory była tylko podstawówka i średnia, w tej chwili już mamy gimnazja. Zamieszanie niesamowite. W ogóle zmiana podziału tak administracyjnego. W ogóle wchodzą w 99 roku starostwa. Trójstronny taki podział. Reforma administracyjna przyniosła dla miasta zarówno dobre, jak i złe zmiany. W poprzednich kadencjach nie było jeszcze powiatów, tak więc wszystkie sprawy związane i z bezrobociem, ze służbą, no wszystko było właściwie kierowane do nas. Dopiero z momentem stworzenia tej trzeciej struktury powiatu, no więc oni przejęli szkolnictwo średnie, problemy bezrobocia i tak dalej, bo powstają pupy. No i służba zdrowia przechodzi też do powiatu i część dróg rzeczywiście przechodzi do powiatu, więc to już był ten podział taki dosyć wyraźny. Negatywny efekt reformy wynikał ze zmniejszenia liczby województw. Radomsko znalazło się na peryferiach nowo utworzonego województwa łódzkiego. Do Łodzi jest 90 km, tak? My do Piotrkowa mieliśmy 44 i byliśmy jednym z główniejszych ośrodków w województwie. No, wojewoda był z Radomska, pan wojewoda Witaszczyk, tak? No, zupełnie inne jakieś relacje, a później dało się odczuć, że jednak Radomsko było tak trochę traktowane, no, powiedziałbym, po macoszemu. Samorząd zdawał sobie sprawę, że miasto do rozwoju potrzebuje inwestorów, a ci z kolei najchętniej wybierają prowadzenie działalności w uprzywilejowanych specjalnych strefach ekonomicznych. To my wymusiliśmy stworzenie tej strefy. My od samego początku, od 1995 roku walczyliśmy najpierw o Opla, potem PSA i Toyota, potem znowu sami Francuzi zostali, Citroen i Peugeot. Potem był Hyundai. My cały czas no, mieliśmy taką wizję i to była jedyna jakaś szansa, żeby dochody własne gminy zwiększyć. I dlatego cały czas szukaliśmy dużych inwestorów, ale też i wychodziliśmy z własną inicjatywą. Organizowaliśmy wyjazdy, gdzie zapraszaliśmy łódzką strefę ekonomiczną. I tu się zaczęła ta jakby taka więź specyficzna, bo przedstawiciele łódzkiej strefy ekonomicznej zachwalali, dlaczego warto w Polsce inwestować, te wszystkie ulgi i tak dalej. My znowu zachwaliśmy swoje położenie, swoje tereny, bezrobocie, gdzie to był dla nas dosyć dobry argument. Położenie w Polsce super, przy trasie.
Ciężko jest sobie teraz wyobrazić realizację większych inwestycji bez wsparcia ze strony środków unijnych, ale w latach od 1990 do 2004 miasto musiało sobie radzić w dużej mierze we własnym zakresie. Udało się właśnie zrobić, jak do tej pory, bo już teraz mamy drugą, ale jedyna hala sportowa z pieniędzy samorządu i totalizatora. Jeszcze wtedy dodatków jakichś takich dofinansowań unijnych nie było. Do Unii Europejskiej wstąpiliśmy w czwartym, w związku z tym miałem praktycznie 2 lata tylko na. I tak zdobyliśmy prawie 18 milionów złotych tak na tą drogę dojazdową do strefy. Przy okazji wykonywania oczyszczalni ścieków wykonaliśmy kolektor główny przez całe miasto. Zmiany, jakie zachodziły w ciągu 3 kadencji urzędowania Jerzego Słowińskiego, dotyczyły różnych dziedzin życia – społecznego, ekonomicznego i politycznego. Zmiana ordynacji wyborczej sprawiła, że został pierwszym prezydentem Radomska wybranym w wyborach bezpośrednich. Ta kadencja od 2002 roku była taką kadencją wyjątkową, bo to tak naprawdę po raz pierwszy wszyscy mieszkańcy wybierali prezydenta. Wcześniej trzeba przypomnieć, że o tym, kto będzie prezydentem miasta, decydowali radni Rady Miejskiej. Więc na pewno te wybory były czymś nowym, czymś, co w sposób większy wpływało na to, znaczy mieszkańcy mieli realny wpływ na to, jak będzie wyglądała władza w naszym mieście. Zdecydowanie większa presja jest przy wyborach bezpośrednich i zresztą odpowiedzialność jest większa. Zdecydowanie czuć było ten taki oddech mieszkańców. Coraz, ja mam porównanie, no bo 2 razy byłem wybierany przez radę, a ten 3 raz bezpośrednio przez mieszkańców, to te oczekiwania ludzi jednak były o wiele większe. Pierwszą kobietą na fotelu prezydenta Radomska została w 2006 roku Anna Milczanowska. Były to już 2 wybory samorządowe, w których mieszkańcy oddawali głos bezpośrednio na swojego kandydata. Anna Milczanowska przekonała Radomszczan do siebie jeszcze 2-krotnie, uzyskując reelekcję w 2010 i 2014 roku. Funkcję prezydenta miasta pełniła do 2015 roku, kiedy to wystartowała w wyborach parlamentarnych i uzyskała mandat poselski. Inna służba, posłowanie, rzeczywiście, ale te swoje 9 lat służąc jako prezydent miasta, swojemu miastu, naszemu miastu, czułam ogromną satysfakcję. Była to ciężka praca, bo to nie była praca 8-godzinna, zaczynała się za 8 o godzinie 7 czy 8, kończyła o 16, ale myślę, że warto było i teraz służąc Polsce, służę też swojemu miastu. Ja cały czas jestem bardzo związana z miastem, w którym się urodziłam, w którym się wychowałam, w którym teraz mieszkam. Myślę, że będąc posłem i tak zresztą robię każdego dnia, chcę jak najbardziej pomóc swojemu miastu. Okres urzędowania prezydent Anny Milczanowskiej to z jednej strony czas pełnej demokracji oraz okrzepniętego i uformowanego samorządu. Od przemian ustrojowych minęło 17 lat. Z drugiej strony horyzont nowych wyzwań i problemów związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej, otwarciem rynków pracy, niżem demograficznym oraz zwiększaniem zadań dla samorządów. Wielu radomszczan wyjechało za pracą. Ale to jest, wiązało się też z tym, co działo się u nas w Polsce, bo gospodarka źle funkcjonowała. Bardzo wiele zakładów pracy zostało zlikwidowanych, zamkniętych albo sprzedanych. My na szczęście w Radomsku zaczęliśmy się bronić Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Mój poprzednik, pan Jerzy Słowiński, stworzył teren razem ze swoimi współpracownikami, ogromny, blisko 170-hektarowy. 24 hektary tego terenu były objęte statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Później objęliśmy pozostały teren. Zaczęliśmy go zbroić. Wtedy, kiedy zostałam prezydentem, tam do tego terenu była doprowadzana droga, a potem trzeba było zbroić w infrastrukturę. Był jeden inwestor, czyli Indesit, firma, która już miała wstępne porozumienie zawarte z panem Słowińskim. Za nią przyszły następne.
po raz kolejny wyzwaniem dla samorządu okazały się problemy szkolnictwa. Choć z roku na rok do szkół przybywa coraz mniej dzieci, miasto w czasie mojej prezydentury, można powiedzieć, że straciło jedną dużą szkołę albo dwie średniej wielkości szkoły, czyli ponad 1000 dzieci mniej. Już ten nisz demograficzny był bardzo odczuwalny. To jednak nie robiliśmy żadnego zamieszania wokół szkół, mianowicie żadna ze szkół nie została zlikwidowana. Miasto poza otrzymywaną subwencją dokładało ze swoich środków i dokłada do oświaty, do edukacji wiele zadań, które wcześniej, zadań rządowych, były w 100% finansowane przez państwo. Wiele z tych zadań jakby tak po trochu dorzucano samorządom, choć nie ulega wątpliwości, że samorząd, jednostki samorządu terytorialnego, tak jak gmina, są najlepszą rzeczą, jaka nam się udała w powojennej Polsce w czasie transformacji, wtedy kiedy wprowadzaliśmy reformę samorządu terytorialnego. I ten samorząd się bronił, obronił i myślę, że bronić dalej będzie. Mam nadzieję, że teraz te zadania, które są narzucane na samorząd przez państwo polskie, w ślad za nimi będą szły pieniądze. Obecny prezydent Radomska Jarosław Ferenc, choć funkcję tę sprawuje zaledwie od lutego 2016 roku, bynajmniej nie jest nowicjuszem. Ma już za sobą kilka lat pracy dla radomszczańskiego samorządu. Byłem wiceprezydentem, byłem radnym, jestem teraz prezydentem. Najbardziej odpowiedzialna i najbardziej taka wymagająca to jest oczywiście funkcja prezydenta, bo to jest funkcja, która wymaga pełnej, całkowitego poświęcenia. To nie jest tak, że zaczynamy pracę o godzinie 8, kończymy o 16. To jest właściwie, można powiedzieć, praca 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo cały czas mamy różnego rodzaju problemy, cały czas mieszkańcy zwracają się w różnych sprawach, jest dużo rzeczy do rozwiązania, ale z drugiej strony jest to funkcja, która daje największą satysfakcję, bo możemy powiedzieć, że dzięki decyzjom, które podejmuje prezydent, które też podejmuje Rada Miejska, miasto się zmienia i możemy powiedzieć, że dokładamy jakąś cegiełkę do tego naszego wspólnego życia i podnosimy jakość życia mieszkańców. Są coraz większe wymagania, jeśli chodzi o samorząd, coraz więcej zadań, które samorząd musi wykonywać. Jeśli chodzi o Radomsko, to ja widzę jeden mankament taki, że miasto Radomsko jest miastem, które nie jest powiatem grodzkim, tak jak większe miasto, tak jak Piotrków czy Częstochowa. I czasami jest tak, że w mieście mamy szereg podmiotów, które są odpowiedzialne za różne dziedziny życia, natomiast mieszkańcy kierują bezpośrednio pytania do prezydenta. Podam chociażby przykład dróg, gdzie w Radomsku mamy aż 4 zarządców dróg. Z punktu widzenia samorządu lepiej by było, gdyby te drogi były pod jednym zarządcą, gdyby prezydent mógł wszystkimi drogami zarządzać. Natomiast mamy w tej chwili taką sytuację, że widzimy pewne zadania, które są do wykonania i które mógłby samorząd wykonywać, natomiast no, niestety nie ma do tego uprawnień ani środków. Polska na lata 2014-2020 otrzyma ponad 500 miliardów złotych z funduszy europejskich. Również Radomsko ma szansę na uzyskanie wsparcia z tej olbrzymiej puli środków. Do tej pory Radomsko pozyskiwało środki, chociaż oczywiście mogło je pozyskiwać w dużo większym zakresie. Mamy szereg miast, które lepiej były przygotowane do pozyskania środków. Ja mam taką nadzieję, że w perspektywie 2014-2020 uda nam się tych środków pozyskać jak najwięcej, aby podnosić jakość życia mieszkańców Radomska, aby mieszkańcy Radomska czuli się w Radomsku jak najlepiej i żeby nie wstydzili się tego, że mieszkają w takim mieście jak Radomsko, żeby czuli się z miastem związani, a jednocześnie byli z niego dumni. Mieszkańcy muszą czuć, że to, co się dzieje, te decyzje, które są podejmowane dla nich. Jeżeli oni czują, że w jakiś sposób mogą swoją rzeczywistość zmienić, to wtedy się angażują. I tutaj widzimy przykłady w momencie, kiedy zaczynamy budowę jakiejś drogi czy przebudowę jakiegoś kwartału, to wtedy widać tą większą aktywność mieszkańców,
No niestety na etapie planowania jeszcze radomszczanie nie zawsze czują, że mają wpływ na to, czy w jakiś sposób mogliby cokolwiek zmienić, czy nie odczuwają, w jaki sposób mogłyby te zmiany być. Ale myślę, że to z czasem będzie się zmieniało, bo jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej obywatelskim. Wspólne tworzenie społeczeństwa obywatelskiego to także udział mieszkańców w referendach i wyborach, przede wszystkim samorządowych. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, to Radomsko tutaj nie odbiega od innych miast. Generalnie ta frekwencja jest dosyć niska, ale myślę, że z roku na rok będzie wzrastała, dlatego że mieszkańcy miasta czują się coraz bardziej odpowiedzialni za miasto. Czują, że mają wpływ na to, co dzieje się w mieście, chociażby przykład budżetu obywatelskiego, gdzie mogą mieszkańcy głosować na inwestycje, które są dla nich potrzebne. I mam nadzieję, że ta aktywność w wyborach, ale też aktywność, jeśli chodzi o wybór różnego rodzaju inwestycji, będzie jak największa. W roku 2015 świętowano 25 lat samorządności w wolnej Polsce. Początek urzędowania Jarosława Ferenca przypadł więc na datę dość symboliczną. W roku 2016 rozpoczęto kolejne ćwierćwiecze samorządności, a on sam objął fotel prezydenta w mieście, które właśnie obchodzi jubileusz 750-lecia. Takie okrągłe daty zawsze są okazją do analizy, do podsumowania, do dokonania jakiejś oceny, jakichś działań. Ja mam tą możliwość, że mogę obserwować pracę samorządu na przestrzeni kilkunastu lat, ponieważ po raz pierwszy radnym Rady Miejskiej byłem w latach 2002-2006, to była czwarta kadencja Rady Miejskiej, a obecnie jestem radnym od 2014 roku, czyli radnym siódmej kadencji. Jak sobie porównuję te dwa okresy, to myślę, że za każdym razem to były troszeczkę inne cele i inne zadania, inne realizacje były najbardziej istotne. Podczas tej pierwszej kadencji coś, co było takim celem strategicznym, coś, co zabierało najwięcej czasu i dyskusji i również działań, to była praca nad strefą, to było pozyskanie inwestorów do tej strefy. Jeśli patrzymy teraz po tym okresie przerwy, czyli po tych 8 latach, to mamy tak naprawdę, widzimy efekty tych działań. W strefie mamy dosyć sporą liczbę inwestorów, a moim zdaniem w tej chwili najważniejszym celem, takim strategicznym dla miasta, jest rewitalizacja. Jeżeli chcemy myśleć dalej o rozwoju naszego miasta, jeżeli chcemy dalej myśleć o rozwoju strefy, to moim zdaniem, w moim przekonaniu, ta rewitalizacja jest takim celem strategicznym, bez którego nie da się myśleć dalej o rozwoju miasta.